wszyscy, witajcie kochani na kanale, a w dzisiejszym odcinku spójrzcie, mam dla Was Barbie, która tym razem zostaje baseballistką. Wszystko jest, słuchajcie, z serii Bądź Kim Chcesz, na pewno tą serię z Barbie kojarzycie, bo Barbie tu może być naprawdę totalnie każdym, kim tylko sobie zamarzy. Zresztą tak samo jak i Wy. Także kochani, jeśli lubicie odcinki z Barbie, zostawiajcie kciuki w górę, piszcie w komentarzach, kim Wy chcielibyście być w przyszłości. I co? Zaczynamy! Słuchajcie, ja jeszcze skorzystam z okazji i pokażę Wam zestawy, kolejne nowe zestawy, które mam również z Barbie. Je będziecie mogli oglądać w kolejnych odcinkach. To jest cała seria z Dreamtopii, także jeśli lubicie tą serię, to na pewno zestawy Wam się spodobają. Ja mam tu takie trzy właśnie nowiutkie zestawy. Spójrzcie, tu mam dwa takie z syrenkami. Są przepiękne, zobaczcie w ogóle jak wyglądają. Sama chyba bym się nie mogła zdecydować, która wersja syreny bardziej mi się podoba. Tu nawet możemy sprawdzić, wiecie, o zobaczcie, czy działa, czy nie działa, patrzcie, ogon się świeci, jak naciśniemy na naszyjnik, mega sprawa, zobaczcie, jak pięknie zmienia barwy, super. A tutaj, spójrzcie, też mamy taką opcję, tutaj jest syrena, ojejku, ogon syreny też się będzie świecił, tylko że chyba musimy na... O, widzicie, jak się świeci i rusza, jak naciśniemy tutaj te falbanki z brzegu, to spójrzcie, nie dosyć, że ogon się rusza i możemy naprawdę pływać jak syrena, to do tego jeszcze pięknie się mieni. A popatrzcie na ten zestaw, jaki jest magiczny, jaki w ogóle cudowny, kolorowy, tęczowy. Mamy tu mnóstwo dodatków, spójrzcie jak pięknie, a z tyłu tak się on prezentuje. Także tak jak mówię, jeśli lubicie tą serię Dreamtopia, to w kolejnych odcinkach na pewno, słuchajcie, pojawią się właśnie te najnowsze zestawy, które już wtedy dla Was otworzę. Dobra, to popatrzcie, dzisiaj otwieram właśnie ten zestaw, czyli baseballistkę. Barbie wygląda mega fajnie, tu z tyłu, zobaczcie, już jest jej boisko, tłum na trybunach szaleje. Także, no co, czas wyciągnąć naszego zawodnika i zobaczyć, jak się prezentuje już bez pudełka. Uwaga, otwieramy nasz zestaw, tak się prezentuje nasza Barbie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda, okej, mogę ją już tutaj wyjąć, bo jest dość mocno przyczepiona, zobaczcie, wow, tą rękawicę oczywiście możemy też sobie wyjąć, tu jeszcze tylko, zobaczcie, stopy muszę jej wyjąć razem z bucikami, o, ale to raz, dwa, słuchajcie, idzie, myślałam, że będzie mocniej tu przywiązana z tyłu, a jednak jest okej, na pewno zauważyliście, że mogę zginać tu jej stopami, także... Jest mega ruchliwa nasza Barbie, nic dziwnego, w końcu jest zawodniczką baseballa. To tak się prezentuje Barbie, tym razem jako zawodnik i oczywiście będzie grać w baseball, dlatego mamy taki oryginalny strój, typowy strój właśnie do gry w baseball, czyli zobaczcie, taka koszulka, niebieskie rękawki, tu jeszcze paseczki, jest oczywiście logo Barbie, ma specjalny pasek, słuchajcie, ten pasek chyba nawet można zdjąć, już Wam to sprawdzam, tak, zobaczcie, on jest odpinany. Spójrzcie, więc jak ktoś woli wersję bez paska, możemy pasek zdjąć, ale że tutaj cały ten strój, zobaczcie, jest jak taki kombinezon, że go tutaj rozpinamy i zdejmujemy, jest jakby jednoczęściowy, czyli właśnie taki kombinezon, no to jakby, no wiecie, byśmy musieli mieć cały inny strój, żeby ją przebrać, nie można zdjąć samej koszulki, czy tam zostawić samych spodenek. Ja jej pasek już przypinam ponownie, bo mi się z paskiem jakoś bardziej podoba. Dobra, długie właśnie nogawki, na stopach ma specjalne buty, zobaczcie, o koreczki, żeby wygodniej jej było biegać, a na główce, w sumie Wam jeszcze nie pokazałam, na główce oczywiście ma różową czapkę z literką B, czyli od Barbie.
zobaczcie, skoro nasza Barbie będzie, wiadomo, grać w baseball, to musi być mega wysportowana, wyćwiczona, dlatego oczywiście spójrzcie, jak pięknie może ćwiczyć. Zgina swoje dłonie, tu rączki w łokciach, no wiadomo, to samo jest z drugą ręką, oho. I uwaga, zobaczcie, może się tak kołysać na boki, widzicie, jest taka ruchoma jakby w biodrach, fajnie, będzie mogła łapać piłkę bez problemu, będzie mogła robić uniki i właśnie rzucać się przede wszystkim po piłkę, żeby ją złapać i zdobyć punkt dla swojej drużyny. Zobaczcie, jak rusza nóżkami, także jest mega wyćwiczona, zobaczcie, oho, jak pięknie ćwiczy, za chwilę sobie zrobi jeszcze rozgrzewkę przed meczem. No i wtedy będzie mogła ruszać na boisko. Kani, wiadomo, do zestawu dołączone są również akcesoria, bez których no nie da się grać w baseball. Czyli mamy specjalną brązową rękawicę, zobaczcie, tu jeszcze jest logo Barbie. No rękawica wiadomo jest, słuchajcie, wielka, no bo inaczej ciężko byłoby złapać piłkę. Także ja już zakładam ją Barbie na dłoń, zobaczcie, o rany, tu mamy Barbie, zobaczcie, dłoń, a tu jest, już jest dłoń razem z rękawicą, także porównując, no... Robi to różnicę, na pewno ułatwi właśnie złapanie piłki. A skoro mowa o piłce, no to jest też piłka, zobaczcie, tu jest taki specjalna taka wypustka, gdzie możemy ją przyczepić właśnie do rękawicy, aby Barbie mogła się wykazać swoim zacięciem sportowym. Dobra, to wiadomo, przed każdym meczem trzeba być porządnie rozgrzanym, inaczej się nie wychodzi na boisko, więc bardzo proszę, trochę sobie poćwiczymy. Na początek proste rzeczy, czyli zobaczcie, zrobimy sobie podnoszenie rąk do boku. Dobra, o, może teraz zrobimy jakieś skłony, o, rączki do góry i uwaga, robimy skłony w jedną stronę i w drugą i znowu w jedną. I w drugą. Świetnie, widać, że Barbie jest wprawiona i bardzo dobrze ćwiczy. Okej, to teraz dołączymy jeszcze podnoszenie nogi. Uwaga i zginamy. Świetnie, jakby trenowała, zobaczcie. Ekstra. Musi się rozgrzać w kolanach. Dobra, teraz uwaga, co robimy? Wiadomo, przysiady. To ręce do przodu. Oho, Barbie jeszcze musi tutaj trzymać piłkę i uwaga, robi przysiad. Wstajemy, przysiad, super, następny, wow, dobrze jej idzie. Barbie porządnie trenuje, nie może się poddać, słuchajcie, no bo chce, żeby jej drużyna wygrała zbliżający się mecz. Zobaczcie, ja Wam jeszcze pokażę kolejną lalkę, właśnie też taką sportową, tylko że uwaga, tutaj mam zawodniczkę softballu. Barbie, wiadomo, gra w baseball, a tutaj mamy softball. Są to podobne właściwie dyscypliny sportowe, ale jednak się od siebie różnią. I wielkością boiska, i liczbą zawodników, którzy biorą udział właśnie w takiej rozgrywce. Ale stwierdziłam, że porównam Wam właśnie te dwie lalki, żebyście mogli sobie zobaczyć, która wersja bardziej Wam się podoba. Jak widzicie, obie mają całkiem podobne rękawice. Piłki się różnią, zobaczcie, Barbie tutaj trzyma taką białą piłkę, a do softballu mamy, zobaczcie, tutaj taką zieloną. Także tak to wygląda. Strój właściwie zbliżony, ale
różnica polega na tym, że mamy, wiadomo, inny kolor. Ta lalka w ogóle jest z tej serii olimpijskiej, która była specjalnie wypuszczona na olimpiadę, która się miała odbyć w Tokio w tym roku. Także tutaj mamy też dołączony medal i w tym zestawie była również bluza, oryginalna bluza właśnie na olimpiadę. Także dawajcie znać, kochani, która wersja bardziej Wam się podoba. Czy może ta do softballu, to jest ta, czy tutaj wersja baseball. To moi drodzy, mi Barbie w tej wersji baseballowej mega się podoba, wygląda naprawdę super, tak jak Wam mówiłam, przez to, że tutaj jest ruchoma, zobaczcie, i w łokciu, tu w nadgarstkach, to samo kolana, stopy, no to może świetnie ćwiczyć, więc jak lubicie właśnie takie lalki, które się dużo ruszają, zresztą tu nawet, słuchajcie, się zgina na boki, no to na pewno Wam się ta laleczka będzie podobać, tym bardziej, jeśli na przykład macie więcej sportowych lalek u siebie w domku, także warto wtedy dołączyć do siebie do kolekcji właśnie Barbie, która potrafi grać w baseball. Jak takie odcinki Wam się podobają, to zostawiajcie kciuki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia. Pa, pa!